Cześć, witajcie kochani. Mamy piękny, zimowy poranek, mroźny poranek pierwszego dnia wiosny. Jestem na Mazurach Garbatych, w mojej rodzinnej miejscowości. Przyjechałem na dosłownie na kilka godzin. Dzisiaj w nocy przyjechałem i za parę godzin wracam. Wiecie co? Ja bardzo kocham poranki. To jest dla mnie taki bardzo piękny, święty czas. Czas spokoju. Wszystko jest wciąż jeszcze uśpione. Niektórzy jeszcze śpią. Jest bardzo taka czysta energia. Energia spokoju, energia miłości. Wspaniały czas na to, by pobyć samym sobą. By poczuć inspirację. By zagłębić się w swoje wnętrze. Wczoraj mówiłem o podświadomości, o świadomości. Mówiłem z takiej platformy intelektualnej. Nie wiem, jak to wyjdzie. Włączam kamerę i mam takie założenie, że po prostu mówię. Mam jakiś plan tej mowy, ale czy będę pod wpływem inspiracji i będę mówił w taki sposób, który mnie porusza, czy będę się męczył z tym, co mówię, na to już nie mam wpływu. Nie mam zbyt wiele czasu, żeby się przygotować. Po prostu przyjąłem takie założenie, że nagrywam siebie codziennie i pokazuję siebie takim, jakim jestem w tej chwili, w danej chwili. Założenie jest takie, że mówię o rzeczach ważnych dla mnie, istotnych dla mnie, które mogę przekazać swoim dzieciom na przykład. Mogę przekazać samemu sobie, jeżeli miałbym się tutaj znów urodzić i pójść na skróty. Głęboko czuję, że moja podświadomość jest bardzo mocno zestrojona z całym zewnętrznym światem, który mnie otacza. Z tym wszystkim, co widzę tutaj. To wszystko dociera teraz do mojej świadomości. Czasami jestem w swoim własnym wnętrzu, zaglądam do wspomnień. Czasami jestem w swoim własnym wnętrzu i słucham się inspiracji. A czasami jestem w świecie zewnętrznym. Przykładam dużą wagę do tego, co do mnie dociera. Teraz widzę tę gałązkę. Za parę tygodni moje doświadczenie mówi mi z poprzednich lat, że za parę tygodni ona zacznie się zielenić. Najpierw pojawią się tutaj takie białe kotki, bo to jest wierzba, a później pojawią się zielone liście. I to jest wszystko, co wiem na poziomie świadomym na temat tej gałązki. Ale na poziomie głębszym tam są procesy, których nie jestem w stanie sobie uzmysłowić, uświadomić, ale czuję te procesy. Wiem, że istnieje jakieś połączenie między mną a tym krzaczkiem wierzby. Czuję, że mogę się z nim porozumieć. Czuję, że on ma coś do przekazania dla mnie, a ja mogę coś przekazać jemu. Zawsze mam wybór, co mogę zrobić z tym, co przychodzi do mojej świadomości. Czasami jest to smutek, czasami jest to żal, czasami jest to radość. Czasami to jest gniew. Mogę być z tym. Na poziomie świadomości i podświadomości przypominać sobie podobne sytuacje, reagować automatycznie na to. Ale mogę też zwrócić się w stronę nadświadomości, przepełnić się spokojem, miłością i ofiarować temu, co się we mnie pojawia, uwagę, miłość, zrozumienie. Tak naprawdę wszystko, co się pojawia teraz na obrazie mojej świadomości, pojawia się po to, aby się tym cieszyć, albo się radować, albo okazać więcej miłości, więcej troski, więcej uwagi. Takie jest moje zadanie. Okazywać miłość temu, co się pojawia. Żyć inspiracją.
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.